Jeden z najbardziej charakterystycznych piłkarzy naszych czasów ogłosił zakończenie kariery. Informacja była zaskakująca, bo piłkarz nigdzie nie informował o swoich zamiarach. Fakt, że od długiego czasu zmagał się z kontuzją, na pewno przyspieszył tę decyzję. Ibra pożegnał się z kibicami podczas ostatniego ligowego meczu z Hellasem Verona na stadionie San Siro. To było bardzo emocjonalne pożegnanie i na pewno smutna wiadomość dla kibiców piłki nożnej. Oczywiście nie obyło się bez małej szpilki w stronę kibiców Hellasu, którzy zaczęli gwizdać podczas przemówienia Zlatana. Ten odpowiedział im w swoim stylu, jak robił to przez lata. Gwiszczcie dalej, to najważniejsza dla was chwila w tym sezonie, bo patrzycie na mnie. Zlatan Ibrahimowicz przez lata kariery budził wielkie emocje, zarówno na boisku, jak i poza nim. Nie każdy jest fanem Szweda, ale na pewno nie można przejść obok tego piłkarza obojętnie. Na boisku zachwycał efektownymi golami, a poza nim zadziwiał często swoim zachowaniem i wypowiedziami. Oto 5 powodów, dlaczego będziesz tęsknił za Zlatanem. Pierwszy i najważniejszy. Pierwszy i najważniejszy to piękne i niepowtarzalne bramki, jakie potrafił zdobywać Szwed. Można ich wymieniać całą masę, a i tak pewnie każdy mógłby złożyć zupełnie inne top 10 jego bramek. Dzięki temu, że trenował taekwondo, potrafił wyskakiwać i kopać na wysokości głowy, co często ułatwiało mu efektowne złożenie się i oddanie strzału na bramkę. Wrażenie robi fakt, że Zlatan ma 195 cm wzrostu i przy takich parametrach nie jest łatwo o dobrą koordynację. Ibrahimowicz pod względem pięknych i efektownych bramek był w światowym top. Drugi powód to jego długi i cięty język. Zlatan od najmłodszych lat nie gryzł się w język. Wychował się w szwedzkim Malmo, w rodzinie imigrantów, gdzie musiał walczyć o swoje bezpieczeństwo oraz udowadniać swoją wartość. Przez lata z uwagi na swój niewyparzony język spotykało go dużo problemów. Ostatecznie właśnie za to go najbardziej ceniliśmy, bo nie potrafił trzymać języka za zębami i jeżeli coś mu się nie podobało, to o tym mówił. Jednym z najbardziej znaczących konfliktów w jego karierze był ten z Guardiolą. Marzeniem Zlatana było trafić do Barcelony, ale jego przygoda nie trwała tam długo. Za niepowodzenie okresu gry w stolicy Katalonii obwinia Pepa Guardiolę, z którym kompletnie nie potrafił się dogadać. Od tamtej pory Guardiola stał się wrogiem numer jeden dla Szweda. Oto kilka z jego wypowiedzi oddających dobrze, jak potrafił z kogoś zadrwić. Mourinho wpuszcza do pokoju światło, Guardiola zaciąga zasłony. To, co Kerriu robi z piłką, ja mogę zrobić z pomarańczą. Trzeci punkt to poczucie humoru. Jego bezkompromisowy język ostatecznie zamienił się w całą serię powiedzeń i epitetów na temat Zlatana, który stał się swoistym piłkarskim Chuckiem Norrisem. Za każdym razem podkreślał, że to on jest bogiem piłki, jak choćby w rozmowie z jednym z dziennikarzy. Kto wygra eliminację? Tylko Bóg może wiedzieć. Trudno go spytać, rozmawiasz z nim. Chyba najlepszym obrazem i podkreśleniem jego osobowości był moment, gdy przyszedł do Los Angeles i wykupił całą stronę w gazecie The Times, aby się przywitać z nowym klubem. Napisane na niej było: drogie Los Angeles, nie ma za co. I podpis Zlatana. Ibrahimowicz został kiedyś zapytany, co dał swojej ówczesnej narzeczonej jako prezent zaręczynowy. Gwiazdor odpowiedział: co masz na myśli przez prezent? Ma Zlatana. Zlatan prawie w każdej wypowiedzi uwypuklał swoją wielkość i wyjątkowość, ale robił to często w sposób bardzo inteligentny i zabawny. Na przykład, oni śmieją się z mojego nosa, ja śmieję się z ich wypłat. Czy też jak opowiedział o swojej przeprowadzce do Paryża. Szukamy apartamentu, jak nic nie znajdziemy, pewnie kupię hotel. Czwarty punkt to jego zaangażowanie. Zaangażowanie to jedna z ważniejszych cech, które Zlatan wniósł do futbolu. Tego mu odebrać nie można. Może już na ostatnim etapie kariery nie był aż tak zaangażowany w każdą akcję, ale widać, że zawsze oddawał całego siebie i swoje serce. Był w pełni oddany w każdym zespole, w którym grał. Stąd też jego częste frustracje, ponieważ ciężko mu było zrozumieć, że inni piłkarze nie są w stanie osiągnąć takiego samego piłkarskiego poziomu jak on. Wystarczy zauważyć, jak bardzo zależało mu na sukcesach jego klubów, a zwłaszcza teraz w Milanie. To, że w wieku 41 lat ma formę jak młody bóg, to też wyraz szacunku do swojego zawodu. Wiele osób z zewnątrz może postrzegać go jako zadufanego i zarozumiałego piłkarza, ale to tylko gra pozorów. Zlatan dla młodych piłkarzy mógł być wzorem do naśladowania i prowadzenia się jako profesjonalny piłkarz. Piąty.
piłkarskie umiejętności. Jego piłkarskie umiejętności to oprócz pięknych goli jedna z najważniejszych rzeczy, które Zlatan dał piłkarskiemu światu. To, że nigdy nie zdobył złotej piłki, możemy zrzucić na fakt, że żył w czasach świetności Cristiano Ronaldo oraz Messiego. W normalnych czasach taki piłkarz na pewno miałby co najmniej jedną złotą piłkę w gablocie. Potrafił świetnie strzelać, dryblować, podawać i poruszać się po boisku. Wielokrotnie dzięki niemu jego drużyny mogły odnosić zwycięstwa i sukcesy. Był też bardzo twardym zawodnikiem i było bardzo ciężko przestawić go na boisku, więc gra przeciwko niemu była niesamowitym wyzwaniem. Z sentymentem ogląda się dzisiaj dawne reklamy Nike Joga Bonito z udziałem Ibry i Cristiano Ronaldo, którzy rywalizowali, kto zrobi coś bardziej efektownego na boisku. Nawet w ostatnich latach stać go było, aby strzelać ważne i ładne bramki na najwyższym poziomie, mimo że miał już 40 lat na karku. Zlatan to po prostu była piłkarska jakość. A ty? Dlaczego będziesz tęsknił za Zlatanem?